Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Knawonie. Knawen, coś takiego. Jak to się czyta, nie wiem. No, w każdym razie mamy tutaj splutonizowanego artystę. Jak to możliwe? Jak to? Jak to w plutonie z artą? To jest szarganie świętości. Nie, nie, po prostu... Poproszę tutaj dużo łapek w dół. Jeżeli chodzi o filmik, ja też dam łapkę w dół. Miasto duchów, szturm, losowanie. Gdzieś tam ósemki na dziewiątki, tych parę dziewiątek. No dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że artyleria nie będzie miała przestrzału na nikogo. No i cóż, pierwsze schody. Toczymy się, toczymy. I co? Załadowany gold. No tak, no, haha, no bo jak, no? No bo co? No, no bo to tak, no. No. Ja wiedziałem, że tak będzie. No i dobrze, ale oberwał. O, jak sprawdza, nie? Tam wyjechał jak nupa, sprawdza teraz. Okej. Dobra. Jest siła przeciwników. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale już nasz bohater porządnie ustawiony, a przeciwnik zamiast na niego wyjechać i zginąć szybko od sojusznika. O właśnie, to... No, to, ale to zdjęcie gąski było rewelacyjne! Zamiast wyjechać na naszego bohatera i go zdjąć kosztem własnego życia, no to kombinują, tak? No... O tu... O, lub o ale sidescrap! Widzieliście tego obiekta? Sidescrap znakomity. W ogóle wszyscy się sajdują. Nasz bohater również. Strzelają tak, jakby nie potrafili strzelać. No i jest przestrzał. A tego istca 3A. Widać te boczne płyty, widać. I nawet dolną płytę teraz. No kombinuję, ja bym na jego miejscu przeładował, wyjechał, oddał 3 pestki. No i Hamiltona pożegnał. No ale jak widać, przeciwnicy tracą HP gdzieś indziej. No, nie wiem, nie, z kim się tam strzelają. W każdym razie tu gdzieś coś jedzie. Tu mamy wsparcie, mamy wsparcie, no jest. Z haeków, Hamiltonie, jak to tak? Nie jesteś artą. Nie, tak nie wolno. Tak się nie robi. No i wyjeżdża po raz kolejny IS-3A i znowu. I znowu, jedna pestka mu weszła, więcej pestek nie wejdzie. Nasz bohater też tak troszeczkę się buja, troszeczkę kombinuje i nie wychodzi przez szparkę. No ja wiem, to trzeba mieć wąskie działo, żeby trafić przez taką szparkę. Bo to jednak się nie rozejdzie. To nie jest rozciągliwe. Okej, lwa mamy. Lew robi to samo. To reszta przeciwników, no już widzą, prawdę mówiąc, że Hamilton ma mało tego HP. No ale tak, co się dzieje? Co się dzieje? Hamilton się pyta, co się dzieje? No 6-0 jest, no co się może dziać? I z 3A. No i nasz Hamilton teraz ma już przerąbane. Jeden strzał od prawie wszystkiego, no i ginie. Blokowany przez pancerz już 3300. Damage'u niezbyt dużo, no ale szykuje się wygrana i teraz pewnie będzie wyjeżdżał nasz bohater, kampiący bohater, sajdujący się, no bohatersko, wyjeżdżał, szukał okazji, wyjeżdżał gdzieś tam za sojuszników, no złapane 75, a zobaczcie, jest sidescrap, zawsze na wszelki wypadek. No i ten sidescrap sprawił, że nasz bohater przegapił okazję na strzał i na zatrzymanie tego 75, który i tak się nie patrzył na Hamiltona, więc to słabo wyszło. Straszny pogrom. Oczywiście nie jest to zasługą naszego bohatera. Wcale. Nikt się na nim nie skupiał. Przez przypadek 3390 przyjętych. O Jezu, co to miało być? On nie widział zza krzaczka naszego bohatera. Można było podjechać, wlepić mu pestkę.
Właśnie, teraz się schować, liczyć na to, że on się odbije od wieży albo od górnej części kadłuba skontowanej. Artyleria się nie odbiła. Nasz bohater też się odbija za to, tak jak ten przeciwnik, który właśnie zginął. No i tak, dwóch przeciwników zostało, no ale nie wiem, czy damy radę tam dojechać w ogóle. Są tak tam ukampieni, ale z drugiej strony Hamilton jest na czele stawki. Tutaj jest w tej bitwie ogólnie, zobaczcie, mnóstwo czołgów ciężkich, więc one nie są wcale szybsze od naszego bohatera. Teraz Batcha gdzieś tam sunie, ale on to taki przestraszony troszeczkę. Tu więcej pojazdów zostało, ja mówię, tu dwa, ale więcej jest wrogu schowanych tak na deser troszeczkę. No i podjeżdża nasz bohater. Jest artyleria, jest, no to wiadomo, to zemsta musi być. No i już bezpieczna ta strona. Będzie można spróbować grać na wieżę. Ale trzeba podjechać. Najlepiej jakby ktoś inny przyjął pestkę. Może ten istrzy, a on nie opuści działa, więc na pewno będzie wyjeżdżał wyżej. No tak, nie będzie się bał, nie będzie. Nie będzie się bał i zniknie raz, dwa. Tak? Padnie? O, padnie. Jeżeli nasz bohater będzie tak strzelał jak przed chwilą, to tak, to ten istrzy, a padnie. No ale widocznie wróg też nie miał przeładowane. No i pozwolili sojusznicy praktycznie zrobić ten damage Hamiltonowi, więc trudno się mówi. Ach, bitwa dziwna, bo naprawdę nie powinien Hamilton zdążyć zrobić tego damage'u w późniejszej fazie. Tyle czołgów, taki wynik, taki pogrom, a on i tak dojechał jako jeden z pierwszych na pole bitwy i jeszcze na pole bitwy ostatnich pojazdów przeciwnika. No i jeszcze porobił dużo damage'u. Ostateczny wynik, zobaczmy jaki to będzie. Okej, okay. Wpadła masterka. Wpadł medal wsparcia. Stalowa ściana. Ja w ogóle nie zauważyłem, bo w ogóle nigdy tego trybu nie grałem na Mieście Duchów. To był tryb szturmu, nie? Fajnie. Nie zauważyłem. Może i wspomniałem o tym, że to tryb szturmu przeczytałem, ale nie doszło do mnie, że to jest szturm. Więc tutaj trzeba było nacierać. Nasz bohater to czynił. Czynił stojąc za ścianą. Okej, okay, ale padło. Damage'u, no, niezbyt dużo. 4261, ale trzeba przyznać, że w takim pojedynku face to face, który toczył nasz bohater, jest ciężko zrobić jakiś większy damage. Tym bardziej, że to nie były tam szóstki, siódemki. Tu spokojnie przeciwnicy byli równoważni. Więc 4200 jest ok wynikiem. Nie ma z tym zbyt wiele. Tak po prostu wystarczyło na masterkę. 1495. To jest porządna taka masterka. Dwa fragi. Natomiast 3780 zablokowane przez pancerz w tej sytuacji czołgiem, który przecież teoretycznie nie ma takiego pancerza w mieście, więc dla mnie to było bardzo ładne sejdowanie się. Tutaj akurat no, trzeba przyznać, że to było zrobione bardzo dobrze i wykorzystywanie błędów przeciwnika jak najbardziej, no i strzelanie przez te tam szparki. Okej, okay. Asysty 1000. No, chociaż i tak, gdyby nasz bohater miał szybszy team, troszeczkę bardziej ogarnięty, to by nie zdążył zrobić tego końcowego damage'u. Taka jest prawda. Ogólnie wyszło jak wyszło. Nasz bohater zagrał poprawnie, ale w sumie nic więcej. Nic więcej, tu nie było jakiegoś błysku. Oprócz oczywiście tego side'a, no to tu trzeba przyznać. Strzelanie
Widzicie, no, tam był gold leciał i wszystko. No, tak, no, na mordowni. No to wiadomo, każda peska się liczy. No ale skuteczność 50%, 32 strzały oddane, 16 pakowanych. Tam było kilka strzałów, oczywiście po gąskach celowych, coś, ale mimo wszystko z taką mocą, to tak trochę średnio. Nieprzygotowane te strzały, ale z drugiej strony nie było czasu, żeby te strzały przygotowywać, bo co ja wam zresztą tłumaczę, wy wiecie lepiej. Ładnie. Nie było czasu, bo nie było czasu. No nie było czasu, trzeba było się schować, poprawnie ustawić, skontować zaraz po oddaniu strzału. No, no i tyle. No. Zamiast krótko powiedzieć, to się rozwodzę i znowu gadam dłużej niż sama bitwa trwała. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.